To właśnie Sun Tzu mówił o tych rzeczach, jak powodować, żeby przeciwnik był słaby. Dlatego to się sprowadza w dużej mierze na pytanie, czy mamy strategię, tak? Czy jest obrona terytorialna potrzebna. Wydaje mi się, że nie mamy wielkiej strategii, która jest aktualna. Gonimy stare artefakty w tym sensie, że nie jest wielką strategią trwanie za wszelką cenę w starym systemie, którego przetrwanie nie zależy od Polski. Po prostu jeżeli jego przetrwanie nie zależy od nas, w stopniu takim, że mamy decydujący wpływ, po to, że zawsze się ma jakiś 1%, to za mało, to nie jest to żadna wielka strategia, bo się jest przedmiotem w systemie. Moim zdaniem był to grzech w roku 1939, że nasi przywódcy myśleli, że wielką strategią Polski, jakkolwiek ona była projektowana, było to, żeby bronić systemu wersalskiego za wszelką cenę. Problem polegał na tym, że jego przetrwanie nie zależało od postawy Polski. I zostaliśmy wykorzystani. Myśląc, że jesteśmy podmiotem, a byliśmy przedmiotem gry. I to jest bardzo wtedy kosztowne. I wielka strategia powinna się koncentrować nie na dobru systemu, tylko na dobru Rzeczypospolitej. Czyli jak ma być ona najmocniejsza po tym, jak będzie nowy świt. A nie czy system przetrwa, który do tej pory nam lepiej lub gorzej służył. Gdyż, jak powiedziałem, on może nie przetrwa. Druga rzecz jest taka, co do obrony terytorialnej konkretnie. Ja wypowiadałem się wielokrotnie na ten temat. Jestem przeciwnikiem ochrony terytorialnej w tradycyjnym rozumieniu. A to ze względu na to, że bardzo się posunęła nam sztuka wojny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Geografia Rzeczpospolitej uniemożliwia prowadzenie skutecznej operacji przez obronę terytorialną. Uniemożliwia prowadzenie działań partyzanckich w kontekście rozwoju nowoczesnych systemów wojennych, obserwacyjnych, rozpoznania w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym, non-kowiski, podczerwieni, osobistej broni snajperskiej, dalekiego zasięgu. Sprowadza się to bardzo do bardzo prostej łączności. Sprowadza się to do bardzo prostej rzeczy, że fajne jesteśmy chłopaki, zuchy z harcerstwa i mamy karabiny i bardzo kochamy Polskę, ale jest noc i nic nie widzimy, a nas widzą z 4 km. I proszę zrobić sobie takie ćwiczenie. Wyjdźcie sobie w szczerym polu w nocy, daleko od chałup. Zgaście latarkę i zobaczycie Państwo, jak się poczujecie, jak nic nie widać. A was widzą z 4 km. I mniej więcej tak się czują żołnierze obrony terytorialnej, czy rezerwiści powoływani w czasie wojny gruzińskiej przez armię gruzińską, gdy trzeba było im się zetknąć ze specnazem. Tak samo się czuli wojownicy islamscy w Iraku, gdy ścierali się z Korpusem Piechoty Morskiej USA. I tak samo jest nawet na Afganistanie, pomimo tego, że Afganistan jest tak trudnym geograficznym terenem dla operowania dla nowoczesnej cywilizowanej, jak na przestrzenie, wysokość nad poziomem morza i no, po prostu dzikością, brakiem baz logistycznych dla paliwa i tak dalej. Oraz po prostu dzikością tego miejsca. No chłopcy naprawdę się nie przejmują, czy mają autostrady, wystarczy kołasznikow i coś do jedzenia i oni chcą takie państwo mieć. No i rozumiem, że nas to nie interesuje, prawda? Jest jeszcze jeden argument przeciwko obronie terytorialnej, w takim rozumieniu, jak nam się wydaje, jest to często mówione, że po prostu są straszliwe, straszliwe konsekwencje dla ludności cywilnej. No, zobaczcie Państwo, co się stało z Faludżą, gdy próbowała stawiać opór. Zobaczcie, co się stało z Algierią, gdy próbowała stawiać opór w wojnie z Francuzami. Co się stało z Wietnamem, który był niszczony, ja tu nie mówię o moralności, on był subiektywnie niszczony i to Wietnam to nie Polska. Polska jest niż innym krajem, a Wietnam to są góry porośnięte dżunglą.
i tam dużo prościej prowadzić było wojnę tego typu. Więc ważna jest jednak substancja majątkowa i biologiczna narodu i należy wygrywać wojny operacyjne przy pomocy nowoczesnych wojsk operacyjnych, być może nawet ofensywnie nastawionych, do rozstrzygnięć na terytorium przeciwnika, jeżeli jest to możliwe, a nie spoczywać na barkach naszych młodych, bohaterskich ochotników. Jest jeszcze jeden argument, on jest brutalny, zwłaszcza można się narazić na zarzut małego ducha, ale paradoksalnie nasze położenie geograficzne pomiędzy Rimlandem a Atlantem, które powodowało, że w grze o równowagę sił terytorium Polski zawsze było przedmiotem wojny lub targu w Europie, o nowy ład w Europie. Nie można o tak po prostu zostawić Polski obcemu mocarstwu, takiemu czy innemu, bo jest zbyt ważne to terytorium dla równowagi. W związku z tym najczęściej inne mocarstwa załatwiają za Polskę kwestie jej przyszłości, jeżeli już rzeczywiście się przegrywa wojnę. Co dowiodła II wojna światowa, mówiąc wprost, i wysiłki Armii Krajowej były przecież nieistotne dla przebiegu wojny. Nazwijmy rzecz po imieniu. I należy dobrze skalibrować po prostu postawę, że bądź wygrywać wojny, a najlepiej ofensywne, bądź później mądrze prowadzić politykę, żeby w dniu podpisania pokoju Polska i obywatele, ludzie, którzy będą budować naszą Polskę, byli silni i żyli. No właśnie, to jest jeden z aspektów, które nowa wielka strategia Polski powinna nie rozstrzygać, ale odpowiadać pewną logikę. Ja powiem przewrotnie i z jednymi, i z drugimi do momentu wygodnego, a potem odwrotnie. I tak ile wlezie po prostu, ile będziemy mogli. A żeby nam rosło na kontach i żebyśmy mieli coraz więcej możliwości oddziaływania. I na tym to po prostu polega. I co do, tak, bo to oczywiście w wymiarze filozoficznym to powiedziałem, chociaż przynajmniej no, coś w tym jest. Pytanie jest bardzo trudne. I wydaje mi się, że ten mecz bokserski, przyszłość Polski, tej wielkiej strategii miałby bardzo wiele rund. Dlatego, że w pierwszej rundzie można mieć jedną taktykę, w drugiej następną, w trzeciej można w ogóle jeszcze inaczej używać lewej ręki, w czwartej można też poprosić trenera o kolejne porady, albo jeszcze zlecić innemu trenerowi orientowanie się na niego. W praktycznym, konkretnym języku chodzi o to, że taka gra jest bardzo trudna. Otóż po drodze musimy rozstrzygnąć kwestię, jak to zrobić, żeby w związku z tym, że nasze bezpieczeństwo jest zależne w tej chwili od Stanów Zjednoczonych, dalej utrzymać nas, a jednocześnie już przyciągać Chiny. Jak w kolejnym rozłożeniu czasowym zrobić, żeby potencjalnie na przykład szlak jedwabny tu sięgnął i jeszcze były te inwestycje chińskie, co by dało nam pieniądze? Jak rozegrać kwestię Rosji, która będzie miała dużo do powiedzenia, żeby destabilizować na przykład szlak jedwabny lub niemożliwie go powstanie, albo będzie istotnym udziałowcem tego szlaku. Więc się otworzy cały nowy rozdział w stosunku z Rosją i innych, w nowym paradygmacie. Co z Niemcami, którzy chcieliby nam odebrać status terminala końcowego szlaku jedwabnego? I co w kontekście Niemiec z całą Unią i w ogóle co Unia i te regulacje, które będą próbowały nam zabrać te intratne kontrakty? Bo dlaczego raptem mają tracić strukturalną przewagę nad naszymi firmami? Na tym, prawda, w tych wszystkich kontaktach między Polską a Chinami przez całą Azję Środkową. Bo przecież nasze firmy mogą budować te rzeczy, a nie niemieckie. A przecież nie o to chodzi, żeby raptem Niemcy stracili przewagę, prawda, w systemie. Bo to jest fundamentalna zmiana. A zatem Polska musiała być państwem rewizjonistycznym wobec systemu. Tylko w odpowiednim timingu, w odpowiednich rundach inaczej. Zmieniając kierunki w każdej rundzie.
na dodatek w zależności od reakcji graczy i kolejnego potencjału rosnącego. W kolejnych rundach pojawiliby się poza tym nowi zawodnicy. Ukraina, nasze oddziaływanie naturalne w kierunku lądu, bo mamy przewagę kapitału tam, Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego i Kaukazu. I dalej co kwestia rosyjska. Pojawiłaby się Turcja, która będzie zwolnikiem potencjalnego szlaku rybalnego. Bez tego nie da się przyciągnąć. Po drodze może być wojna światowa, o czym mówiłem na początku, pomiędzy Chinami a USA. Właśnie o to, kto jest architektem systemu światowego i finansowego i będziemy musieli podjąć decyzję, po której jesteśmy stroni, czy w ogóle musimy podejmować tę decyzję od razu. Innymi słowy, no przynajmniej może być to bardzo ciekawa pozycja robienia tej wielkiej strategii. Taka nawet spekulatywna i futurystyczna, ale w takim ćwiczeniu intelektualnym bardzo przydatna dla Polski. Bo no naprawdę nikt nie wie, jaka będzie przyszłość. I naprawdę chyba w takiej szczerości serca nikt nie wie, na kogo się orientować. Może intuicyjnie można podejmować tylko tę decyzję. Za wcześnie jest na rozstrzyganie. Stąd powiedziałem na początku, jak jest i w ogóle powinna być ta dewizja, która powinna przyświecać naszym przywódcom, że nie ma doktrynerskiego zakładania z góry czegoś raz na zawsze. No, to moja odpowiedź.